Dzień dobry, widzę, witam was w kolejnym odcinku z God of War Ragnarok. Ostatnio sobie tutaj przeszliśmy, iż dalej robimy to wyzwanie poboczne związane z Sigrun, czyli królową Walkirii. I teraz tak, widzę już tutaj kruka Odyna. Dam radę go stąd walnąć. No, nie ruszaj się. Czy tu coś znajdę? Tutaj jest srebro. Chyba 27 na 48. No to fajnie. W miarę się staram je znajdywać, jak mogę. Jak je słyszę, to się rozglądam i... Dobra. Okej, teraz gdzie by? Tutaj? Mogę tu wrócić? Mogę, okej. A, tak, mogę. Okej. Dobrze, Kratos, tak jest. Oto i one, drugie schody. Gdzie? Gdzie te drugie schody widzisz, Freyo? Czekaj, a tu są drzwi, nie? No. A, tutaj są drugie schody. No dobra. O, i skrzynia tu jest. Dobra. Wow! One wybuchają, dobra. Może tamte runy mogą nam coś wyjaśnić. Co? Nie. Nigdy nie wspominała. Ale czego? Ty imię. Biada księżniczce Sirun, jej serce zostało złamane i ten sam los może spotkać jej wolę. Niła grzech, którego nigdy się nie odkupi. Pokochała niewłaściwego mężczyznę. Był nim król o urociwym licu, ujmującym uśmiechu i nienawistnym imieniu Helki. Dobra, otwórzmy tą skrzynię. I jeszcze była skrzynia Norn, jeśli dobrze pamiętam. Klejnot Yggdrasilu. Tam. Z drugiej stronie. Ale teraz możemy tu przejść. Się. Chyba widzę klucz. Może pasuje do drzwi do skarbca. Może. Wygląda mi to na klucz do królewskiego skarbca. Jest zniszczony. Nie zniszczony, tylko przepołowiony. Znajdźmy drugą połowę. A tak, to nie działa. Okej, mogę to podnieść? Mogę. Tutaj jest ta skrzynia Norn właśnie. I ją bym chciał otworzyć. Chwila. Tam jest jeden. Tutaj jest drugi. Okej, jakim, pod takim kątem bym musiał. I tu jest trzeci. To wezmę sobie kamień zdrowia i spróbujemy otworzyć. Robimy tak, chwila. Najlepszym wyjściem było tak, tutaj stanąć. Najpierw. O kurde. Nie widzę go. A dobra, tak. Tu stąd nie trafię go na pewno. Aj. No. I otwarta skrzynia Norn. Elegancko. Otwieramy. I jest róg. Jeszcze dwa. Okej. Okay. Teraz wyjdźmy stąd może. Tu gdzieś wilk. Co jest tam napisane? Sigrun kochała innego. Króla imieniem Helgi. Byli szaleńczo zakochani, ale jej rodzice nie zgodzili się na ślub. Daj spokój, Mimirze. Nie myślałeś chyba, że byłeś jej pierwszą miłością. Cóż, właściwie to tak myślałem.
Dobra, przejdźmy tutaj, chyba tu było wyjście. O, jest kamień zdrowia, więc sobie... Jak znajdę Sindriego, to mu... Czekaj, tu nie mogę przejść. Tak, tu nie przejdę. Tutaj kolejny kamień zdrowia. Okej. Tu coś, srebro. Okej, więc wróćmy się tutaj. I do wyjścia już idziemy. Okej. Czekaj, tędy było wyjście stąd. Dobra. I okej. Z tutaj do góry. Tak właśnie mapa. No tutaj jest to. Co to jest? Czekaj, a cel przysługi. Zbadaj szczątki posągu Tyra, to nie. Przekleństwo Sigrun. Znajdź wskazówkę z przeszłości Sigrun, okej. Mapa. Teraz przekleństwo Sigrun, to nie? Nie. To też nie jest to. To jest przekleństwo Sigrun. I to jest przekleństwo Sigrun, czyli tu by najlepiej by było się dostać. I pójdziemy, tak? No, wjeżdżamy na górę. Teraz do bramy. Okej, tu jest Midgard. I tutaj. No. No i są drzwi od razu. Okej, teraz jak mamy iść tędy? No, chyba tędy. Okej, tu nie. Mapa. Nie w tą stronę idę. Wróćmy jeszcze raz tu. Do góry chyba. Dobra, wejdźmy do góry może. Aha, no, bo ja tu odpuściłem, bo to było to miejsce, gdzie Sigrun miała questa, ja odpuściłem to, więc na górę wejdźmy. Okej. Dobra, tutaj Sindri i kupimy kamień wskrzeszenia. Nie, czekaj. Brock musi mi opowiedzieć, jak to było. Będę udawać, że mnie tu nie było. Cyk. No może tarczę byśmy zmienili. Strażnik. A nie, strażnika myślę, że nie weźmiemy. To co daje. A to jest to. Ale to też jest ładowana, nie? A 9 dopiero daje mi znaczne ulepszenie, ale... Dobra, zostawmy to. Pancerz. Dobra. Ulepszmy to, żeby mieć więcej zaklęć. I jeszcze zostanie jedno. A nie, więcej zostało klejnot Yggdrasilu. Zostały jeszcze dwa. Okej. Okay. Specjalne relikty.
wywołać wybuch trucizny, który pozostały po sobie pole obrażenia, być przed siebie trzy fale światła, które zadają większe obrażenia wrogom, na które nie akcesoria, zasoby. Rozpalę w kuźni. Gdzie ty masz ten A co kamień? Dla królowej Walkirii? Brawurowe wzmocnienie, co to daje? Czego chcesz? A teraz Freya? Dobra. Przychodź po co chcesz i kiedy chcesz. Dobra, chodźmy. Potem może sobie znajdę ten kamień wskrzeszenia. Kolejny żura. Hop. No. Dobra. Okej. No. Ha, wy tu macie ten swój totem. No. I przeczytajmy to. Kolejny troll uśpiony przez krasnoludy. Iś tutaj słyszałem o właśnie ciebie. Hop. Dobra, może podejdę bliżej tam. A tutaj jest żuraw. Ale tu mogę też chyba nie, na razie tu nie mogę wejść. Tu też. Więc tutaj żuraw. Hop. Przykro widzieć ojczyznę Sigrun w takim strasznym stanie. Musisz być świadomy, że zwiedzając jej królestwo, możesz trafić na rzeczy, które ci się nie spodobają. No i kochała kogoś przede mną. Nie takich rewelacji się ludzie o sobie dowiadują. Tak, zdecydowanie. No. Elegancko kolejny kruk zabity. Okej, okay, tutaj nie ma, muszę to podnieść. Okej, okay, na razie tu pójdźmy. Tutaj jest kolejna skrzynia ze srebrem. Z od... Ło! No, elegancko. O, dobra. I okej, okay, to podniosę pewnie. A, myślałem, że będę musiał gdzieś to... U, tam jest złota skrzynia. Dobra. Za tobą. Wow. Co teraz? Fuck. Dobra, no, wchodź tu. To było bez sensu. No, dobra. I cyk.
Dobra, tym teraz, a! No, proszę tu nie przeszkadzać. Teraz tak, zejdźmy tu na dół. Tu była skrzynia i jakiś kolejny artefakt. Co? No, elegancko, dobra, tu coś znowu. Instrument muzyczny z twojej ojczyzny, prawda? Umiesz grać? Tak. A zagrasz? Nie. Okej, okay, gdzieśmy wyleźli teraz? O, tutaj jest ta skrzynia. Dobra, wróćmy się tu teraz. No, chodź Freya. I okej. Okay. Idziemy teraz tutaj z powrotem. Tutaj zawiesimy się na ostrzu. Hop, do góry. I tutaj cyk. No. Powstrzymaj ognika! Dobra. No. A, Sigrun. Odrzuciła władzę i bogactwa, by spełnić swoje powołanie i zostać Walkirią. Prawdę wynosisz ją. Od tego są się dostały, czyż nie? Od wypalania cały. Za tobą, uwaga! Cyk. Cyk. Dobra, mamy to. I dobra. Teraz tu na górę z powrotem. Zbieramy kolejne rzeczy, które mogą nam się przydać. Cyk. Teraz tak, tutaj gościowi się też nie przyda. Czy myśmy się... Nie, nie wróciliśmy się. O, tu można zejść. Właśnie, tak mi się wydawało, że to wygląda, jakby tu można było zejść. To możemy teraz... Obniżymy to. I pójść to. A nie, to do góry trzeba, okej. Dobra. No i elegancko. Dobra, teraz idziemy tu. Tu chyba jest ta skrzynia. Może te runy powiedzą nam o historii tego miejsca. Niemożliwe. A jednak. Mimirze. Tak, jak chcecie, to sobie przeczytajcie. A my lecimy dalej. Dobra. Szepcząca płyta. Może do czegoś się przyda w końcu. Kowadło i Waldiego. A ja mam co? To mam. To jest lepsze. Kowadło. Druga połowa klucza. Weźmy ją. I teraz... Mamy już cały klucz. To możemy wracać do skarbca i sprawdzić, jakie skrywa bogactwa. Tak jest.
Raz się wrócić. Okej. Tutaj. W tej miejscówce coś jest jeszcze. Mapa. Nie, tą miejscówkę wyczyściliśmy. Już nie ma nic. I teraz tutaj. Do skarbca. Możemy tam pojechać albo wilkami, albo przejść tym. Yggdrasilem. Myślę, że pojedziemy sobie wilkami teraz. Aha. Dobra. Nie, kurwa. Właśnie. I dlatego trzeba kupić kamień u Sindriego. Tylko gdzie ten kamień jest u Sindriego, bo nie mogłem go znaleźć, jak patrzyłem. Dobra. Zejdź, Kratos. Teraz mamy full HP, to pójdzie szybko. Dobra, ten atak jest bardzo dobry. Jeszcze tu dobijemy. Ten mniej HP bierze. Fuck. Dobra. Dobrze, tak trzymaj. No. Dobra. Kiedyśmy przyszli, dobra. I... Król Helgi wymordował jej rodzinę tylko dlatego, że nie mógł jej posiąść. Przeżył jedynie jej brat, książę Nahor, i dokonał zemsty. Sigrun i jej brat nie zgadzali się w tej kwestii. Przez cały czas, kiedy byłem z Sigrun, ani razu o tym nie wspomniała. Może nie chciała, żebyś zmienił o niej zdanie. A tutaj nie ma. A chcesz czegoś konkretnego? Pancerz tu nie. To nie, tego nie chcę. Mieruno. A pancerz mi daje plus 28 do witalności. To nie wygląda na głupi pancerz. Rano, ale zostawię to. Dobra, ulepszmy sobie go. Jak ulał. I dobra, mogę jeszcze te karwasze? Nie, nie mogę. Dobra. Wytworzę wszystko, czego chcesz. Zaklęcie. A to nie, relikty to też mnie interesuje. Akcesoria. Nie. Żużel. To się kupowało. Draupnir nie, możemy sobie to ulepszyć. Jeszcze bardziej dajemy obrona. Dobra, już brakuje trochę. A co dla królowej Walkirii? Co masz na myśli? Co mogę dla ciebie zrobić? O, jest, jest, jest. Skrzeszenie. Życia z dużą ilością zdrowia, o.
to żużel. Dobra. Pamiętaj, to, że masz nowy pancerz, nie oznacza, że masz znowu dać się poobijać. Dobra, chodźmy. Jednak pójdziemy sobie bramą. Będzie szybciej. Sobie dojdziemy szybciej. Cyk. W ogóle tam jest czas. Dobra, jest dużo czasu. To jest Midgard, nie? Robimy sobie Midgard już do końca. Gdzie jest to? Sigrun. Tutaj. Okej. Cyk. Idziemy. Skarbiec Fjotorlundu. Możemy wejść do środka. Możemy. Dobra, idziemy. Mamy ten klucz, który był potrzebny. Kratosie! Co? Czyli Bifrost na niego nie działa. Dobra. Cyk. Dobra. Cyk. Okej. Wow. Dobra, i wykończ go teraz, dobrze. A. No. Dobra. Okej. Siada książę Dak. Nie mogę uwierzyć, że nadal tu jest. Książę Dak? To szczątki brata Sigrun? Jak do tego doszło? Frejo, dlaczego nie odpowiadasz? Gdzie ty uciekasz? Jesteś pewny, że chcesz to przeczytać? Nie, bracie. Ty to zrób. Okej. W całej krainie nie widziano nigdy uczucia równego, namiętnego, a zarazem odrażającego jak to, które zrodziło się między piękną księżniczką Sigrun, a pochodzącym z obcych ziem królem Helgiem. Helgi błagał ojca wybranki króla Hygniego, by zezwolił na ich małżeństwo, lecz ten został nieugięty. W trakcie zemsty Helgi zebrał potężną armię i najechał ojczyznę Sigrun, mordując po drodze każdego, kto przeciwstawił się ich związkowi. Pozbawił życia króla, królową oraz wszystkich książąt z wyjątkiem Daga, który nie znał strachu. Dag chwycił za włócznię i bez wahania przeszył nią szalonego króla. Gdy księżniczka odkryła, że jej kochanek zginął z ręki jej własnego brata, zaślepiona gniewem, nałożyła na nie straszliwą klątwę. Sigrun przeklała swojego brata za to, że zabił szalonego króla. Nie, poważnie? Nie wiedziała, że król wymordował jej rodzinę. Kiedy się dowiedziała, było za późno. Zdążyła już przekląć brata. To dlatego została Walkirią, żeby odpokutować. Okej. Okay. Wiedziałaś o rodzinie Sigrun, prawda, Frejo? Nie chciałam się wtrącać. To zabawne.
ale to wszystko sprawia, że kocham ją jeszcze mocniej. Wybrała mnie pomimo moich wad i błędów. Wiedząc, że sama parę popełniła, czuję, że jest mi bliższa. Dobrze, że tak czujesz. Dobra. No. A, dobra. Ze schematów Dwalina. Mówiłeś o jego sumieniu. Ano, zorientował się, że Asowie wykorzystają jego broń, żeby wytrzebić inne krasnoludy. Więc rozrzucił swoje schematy po całym świecie. Co dalej? No, wszechojciec się dowiedział. Nie był zachwycony. Dobra. Mamy jeszcze cele, przysługi. Śledź. Okej, siądźmy do wilków i pojedziemy rozprawić się z łupieżcami. Jeden chyba nam został. Jeden nam został, mi się wydaje, obóz łupieżców do rozbicia. Jeszcze coś sobie przypominam o tej greckiej sztuce, jeśli nie obrazisz się za krytykę. Niby to dzieło sceniczne, ale niemal całe składa się z przemów i przekazywania sobie tragicznych wieści. Nie zaszkodziłoby, gdyby część wydarzeń została pokazana, nie opisana. W greckiej tradycji akcja sztuki rozgrywa się w jednym czasie i miejscu. Tak jest logicznie. Może i tak. No. Dobra, tutaj chyba... O, coś tu mam. Kolejny obóz łupieżców Kol. Zajmijmy się nimi. Wilki będą spokojniejsze. No, ukończono mapę skarbu po darunek wikinga. Okej. Tu? Okej. I dobra. I kolejna skrzynia Norn tu jest. Dobra. I cyk. O. Ale oberwałeś. Wszystko gra? No. Kratosie, ich wódz. Gdzie? Braj. No. Dobra. Wow. Dobra. Nie ma leczenia. Czy coś się tam chciał robić? No i wykończ go. Tak jest. Dobrze. Ten wódz. Czy to on chwytał wilki, zanim je uwolniłeś? Nie wiem. Czy owa kiedyś śmierć może przynieść im ukoje? I coś... O! Szał tartaru! Mógł jeszcze to mocniejsze zrobić?
To nie, to walimy, będzie już mocniejsze obrażenia. Ojej, jakie mocne teraz to będzie. A tutaj jest skrzynia Nurnu w ogóle. Sprawdźmy, co tutaj się... Pewnie jeden z tych do rozbicia. A nie, tym razem do podpalenia. Jakby to ugryźć? Okej, a jakbym tak tutaj przyszedł? Nie, tu nie. Nie, to nie zadziała. A sprawdźmy, co tu jest. Tu też. Dobra, jeden podpalony. Drugi wiem przynajmniej, gdzie jest. Spróbujmy go. Okej. Ej! Cholera. Ja mam lepszy pomysł chyba. Zamiast się tak bawić, to po prostu wezmę to. No. Zamiast się bawić, to... Okej. A tu nie ma nic? Nie mogę tam jakoś przejść? Spróbujmy to. Nie, tu nic nie ma. Weźmy tą skrzynkę. Okej, gdzie by mogły być jeszcze jakieś do podpaleń? No tam nie ma raczej. A tu gdzieś pod sufitem albo na wejściu. No tu też nie ma. O, tam jest, dobra. Okej, weźmy to. Jeszcze większe, żebym na pewno trafił. Teraz daj mi to. No, elegancko. Może jabłko zdobędziemy, bo jabłka już byśmy mieli wszystkie wtedy. Byłoby fajnie. No, jabłko. Aha, jeszcze jedno, nie, to jeszcze jedno nam brakuje, dobra. Okej. Wróćmy jeszcze, mapa.
Są jeszcze trzy rzeczy. Co to jest? Szczelina Yggdrasilu. Okej. Cele przysługi. Zynk. Wróć do wilków. Okej, to. Dobra. Wróćmy do wilków. Zatem. Aby ukończyć to zadanie. Nadal się boją. Nie łupieżców. Nie. Nie bójcie się. Nic wam nie grozi. Dobrze. Dobre wilki. Wilczyca. Dobre wilczyce. No, mamy to skończone. Teraz ile nam... Dobra, w tym momencie zakończymy sobie odcinek. W przyszłym sobie zrobimy... To i pójdziemy tu jeszcze, a ja się z wami żegnam i do następnego odcinka.